Dzień dobry świecie! Postanowiłam, że dzisiaj zacznę nagrywać vloga trochę innego niż nagrywałam ostatnio, ponieważ ostatnio nagrywałam takie vlogi po prostu z jednego danego dnia, od początku dnia do jego końca, trochę tak jak to będzie wyglądać we vlogmasach, a dzisiaj stwierdziłam, że zacznę nagrywać takiego vloga, bo w sumie nie wiem, co się będzie działo przez najbliższe dni, więc sobie zlepimy po prostu jakieś ciekawe momenty. Ja właśnie zakończyłam moje śniadaniowe spotkanie, mimo że zaraz wybije godzina 14, ponieważ dzisiaj idę na takie późne śniadanie. O Jezu! Po zajęciach pilatesu przyjechałam do mnie Julka Kostera i jak zwykle po prostu się zagadałyśmy i ja właśnie sobie kończę wsadzać wszystko do zmywarki. Tu jeszcze zostawiłam sobie oczywiście zimową herbatkę i wodę i moją szklankę, ale jeszcze muszę skończyć wsadzać wszystko do zmywarki. I przyszło dzisiaj też rano do mnie paczka. Zamówiłam zapas kapsułek do naszego ekspresu do kawy i zamawiałam tym razem z innej strony, ponieważ zazwyczaj zamawiałam z oryginalnej strony Nescafe Dolce Gusto, bo właśnie my taki ekspres mamy, a tym razem zamówiłam z jakiejś takiej innej strony, Cup Felsen, chyba coś takiego. I bardzo długo mi szłam, ponieważ ona jedzie z zagranicy, do nas przyszła z Austrii, ale w końcu jest i bardzo się cieszę, bo przez ostatnie dwa dni już nie piłam kawy, tylko matcha, a ja zawsze mam takie, wiecie, fazy na zmianę, że raz wolę kawę, raz wolę matcha, teraz akurat wolę kawę, więc już sobie dzisiaj wypiłam jedną z nich. Wiem, że naczelni kawosze i wielcy fani kawy tutaj powiedzą, że taki ekspres na kapsułki to nie jest prawdziwa kawa, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja jestem amatorem. Myślę, że docelowo w naszym mieszkaniu, jak już się niebawem będziemy urządzać, zdecyduję się na ekspres pełnowymiarowy, ale na chwilę obecną ten kapsułkowy naprawdę sprawdza mi się świetnie. To jest jedyna taka inna kawa, którą zamówiłam niż zwykle, w sensie z innej firmy. To jest kawa zamówiona na życzenie mojego ukochanego, który sobie zażyczył czekoladowo-waniliowo-ciasteczkową kawę. A tutaj już klasyka, którą ja zamawiam zawsze, czyli starbucksowe americano. Ja sobie zawsze kawę robię albo na espresso, albo na americano, w zależności od tego, czy chcę małą, czy dużą, i po prostu sama sobie osobno spieniamy mleko owsiane albo migdałowe. Także mamy starbucksowe americano. Wzięłam także starbucksowe espresso, ale w wersji... To jest to? Nie, dobra, to jest zwykłe espresso, tylko jakaś wersja Single Origin Columbia, bo tutaj mam jeszcze, o, zwykłą taką, co biorę zawsze. Ja nie za bardzo czuję różnicę między tymi kawami, ale zamawiam zawsze różne. Ta jest kawa, którą piłam dzisiaj i ją zamówiłam po raz pierwszy. Nescafe Dolce Gusto Espresso, ale bez kofeiny, i powiem wam, że smakuje trochę inaczej niż kawa kofeinowa, natomiast jest bardzo dobra i bardzo dobrze się po niej czuję. A w ostatnim vlogu wam opowiadałam, że ja czasami po kawach kofeinowych się tak dziwnie czuję, więc zwłaszcza po jakimś czasie, więc może będę kontynuować jej picie. Tutaj jest Ice Americano i wiecie, to jest taki chwyt marketingowy, bo ten ekspres jakby ma taką właśnie funkcję, że można robić kawę albo na ciepło, albo na zimno, ale tak naprawdę każdą możecie zrobić na dwojaki sposób. Zamówiłam też takie gotowe kafe latte jakby z mlekiem kokosowym i migdałowym. Jeszcze takie dwa wielkie opakowanie Nescafe Dolce Gusto Grande, bo zazwyczaj na tej kawie bazuję do robienia swojej kawy. Po prostu wtedy tak robię, nie wiem, 3/4 kubka tej kawy, no i reszta to jest moje spienione mleko, więc teraz to wszystko muszę powkładać, bo my kawy trzymamy tutaj na górze. W ogóle mamy dzisiaj piątek i jest mój wolny weekend, ponieważ zaraz mamy 11 listopada. Wobec tego zdecydowaliśmy się z Kubą, że na weekend pojedziemy do jego domu rodzinnego, ale to dopiero jutro, bo jeszcze dzisiaj mamy kilka rzeczy do załatwienia i też Kuba się wieczorem umówił z chłopakami na strzelnicę. Ja co będę robić dzisiaj wieczorem, to jeszcze się zastanawiam. Chciałabym się też poruszać, więc może pójdę sobie na jakiś spacer albo pobiegać, bo ostatnio dużo siedzę, wiecie, tak statycznie w domu, przy kompie pracuję i czuję się trochę taka zasiedziała. Potrzebuję tego ruchu, więc na weekend sobie wyjeżdżamy jutro, ale zanim będzie, wiecie, jeszcze taki luz, to dzisiaj chciałabym przycisnąć, chociaż dopiero właśnie teraz tak będę zaczynać coś ogarniać, no bo miałam takie późne śniadanie z Jolką, jest druga, więc w ogóle za godzinę Kuba już kończy pracę, za pewnie półtorej będzie w domu. Ale wszystko, co musiałam w tym tygodniu ogarnąć w ramach takich niestudenckich obowiązków, wszystko inne już ogarnęłam, więc w końcu mam czas usiąść do licencjatu. I pod moim ostatnim vlogiem właśnie pytaliście mnie o ten licencjat, że chcecie, żebym coś poopowiadała o moich studiach,
więc właśnie to teraz zrobię. Jest to już mój trzeci i ostatni rok, a co za tym idzie, muszę odbyć praktyki i napisać pracę licencjacką. Praktyki to jest temat na przyszły, ostatni szósty semestr i tutaj akurat sprawa u mnie jest dosyć jasna, ponieważ moja działalność wpisuje się właśnie w te praktyki, więc tu akurat to jakby samo się przez się załatwiono, ale pracę tak czy siak trzeba napisać. W sumie z chęcią udokumentuję Wam ten mój proces pisania pracy, ponieważ no tak się wiecie, słyszy, wie się gdzieś tam ogólnie, że studia zakończa się właśnie pisaniem pracy, natomiast nikt nigdy jakby nie wchodzi w szczegóły, jak to wygląda i jak Ty w końcu dochodzisz do tego momentu w swoim życiu, że masz napisać tą pracę, to nie wiesz, jak się do tego zabrać i właśnie trochę na tym etapie jestem. I jeszcze w zeszłym roku musiałam wybrać sobie taką specjalizację, czyli to, jak ukierunkowane moje studia będą na tym trzecim roku, ponieważ przez pierwszy i drugi rok mieliśmy wszyscy takie same zajęcia, po prostu z zarządzania, a teraz już każdy musiał wybrać swoją specjalizację. U mnie do wyboru było zarządzanie w e-gospodarce, małym przedsiębiorstwem. Nie wiem, czy coś jeszcze było jakieś trzecie, ale ja jestem na tym czwartym albo trzecim, nie wiem, czy tam coś jeszcze w środku jest, czyli na zarządzaniu w korporacji, czyli taki, wiecie, jakby najszerszy, najbardziej ogólny temat. Natomiast pisanie pracy licencjackiej kompletnie nie jest z tym powiązane właśnie z tą specjalizacją, ponieważ też właśnie w zeszłym roku wybierałam sobie promotora już mojej pracy, czyli taką grupę zajęciową u konkretnego wykładowcy. Te zajęcia się nazywają seminarium licencjackim, no i właśnie miałam taką rozpiskę właśnie, jakich tematów jakby podejmuje się jaki promotor. Ja sobie właśnie wybrałam taką grupę, która się kręci wokół w sumie też tego, co robię w internecie, czyli social media, marketing, reklamy w internecie, więc mimo, że na specjalności jestem właśnie z zarządzania korporacjami, takimi wiecie, dużymi strukturami, to właśnie moja praca gdzieś tam powinna krążyć wokół tych tematów, no i właśnie na pierwszych zajęciach doktor nam trochę opowiadał, jak wygląda pisanie tej pracy i żebyśmy powiedzieli, czy już mniej więcej wybraliśmy temat i ja w sumie za bardzo pomysłu nie miałam na tą pracę, wiedziałam, że będę chciała pisać o czymś, co robię i na czym się znam, czyli żeby to gdzieś było związane z tą moją działalnością internetową, szeroko pojętą, ale w sumie dopiero podczas tych zajęć wskoczył mi taki konkretny pomysł. Został on przez mojego promotora zaakceptowany, także moją pracę licencjacką będę pisała. Czy ja chcę zdradzać ten temat? Może jeszcze nie, bo jakby jak już zacznę pisać i to już wiecie, będzie w toku, to Wam powiem. Ale na razie właśnie jeszcze jest to na takim etapie, że właśnie mam zaakceptowany ten temat i też wiem, że u niektórych promotorów to wygląda tak, że oni wyznaczają konkretne terminy, do kiedy macie oddać jakiś konkretny etap pracy, po to, bo wiecie, ludzie często mają problem z motywacją i piszą tą pracę potem w tydzień czy dwa tak na wariata, a jednak ustalenie takich terminów z góry ma Wam pomóc w tym, żeby nie zostawiać tego na ostatni moment, tylko żeby naprawdę podejść do tego tak rzetelnie i skrupulatnie, ale u mnie jest akurat ten luz, gdzieś tam tylko muszę teraz wysłać ten taki swój zamysł do tego licencjatu, żeby to jeszcze, tak wiecie, na papierze mailowo mi mój promotor zaakceptował, no i po prostu nie mam żadnych ram czasowych. I wiem, że ja też lubię zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę i lubię działać pod presją, więc żeby potem właśnie za pół roku nie obudzić się trochę z ręką w nocniku, zabieram się do tego już teraz, więc skoro ten temat mam już wybrany, to dzisiaj chcę zabrać się za research, czyli przygotować sobie wszystkie materiały takie źródłowe, na których będę bazować pisząc moją pracę. Chcę też napisać sobie spis treści, ogólnie zrobić taki plan ramowy, wysłać to do mojego promotora, aby uzyskać od niego takie zielone światło i wtedy już sobie zacząć wszystko pisać. I też widziałam, że dostałam właśnie od mojego promotora na maila taki guide, jak napisać tą pracę, bo wiecie, ona ma wszelkie wymagania, ile ma mieć stron, jaka czcionka i w ogóle jakby to wszystko jest regulowane, więc dzisiaj właśnie chcę do tego usiąść i dzisiaj jest taki oficjalny dzień, kiedy faktycznie zaczynam pisać tą swoją pracę licencjacką. Kiedyś to się, słuchajcie, spędzało piątkowe wieczory na imprezach, a aktualnie moje piątkowe wieczory be like. Wróciłam do treningów z Pamelą Rave jak ze starych, dobrych czasów. Przyznać się, kto z Was ćwiczył razem ze mną i z Pamelą Rave podczas pandemii. Powiem Wam, że te dance workouty to jest moje odkrycie, jeżeli chodzi o takie treningi, że wiecie, nie chcę Wam się trenować i ogólnie ćwiczenia Wam się jakoś źle kojarzą, to jest po prostu taniec i ja się czuję, jakbym tańczyła na imprezie w klubie i po prostu sobie tańczycie do fajnej muzy. Ona ma w ogóle sporo różnych tych treningów. Ja pamiętam, jak właśnie ćwiczyłam z nią w 2020 roku, to ona dopiero zaczynała tak wstawiać, a teraz naprawdę no mi się z nią ćwiczy najlepiej. Próbowałam różnych innych rzeczy, ale Pamela jest moją all-time favorite. Potem sobie zrobiłam 15-minutowy pilates brzucha, który jest dosyć intensywny. Później 10-minutowy full body workout, on też był taki
taneczny i 10 minut slow yoga and breathing, czyli łącznie wyszło mi 40 minut treningu, więc myślę dobrze jak na początek. I tak jak całe liceum i początek studiów chodziłam regularnie na siłownię i byłam super zadowolona ze swojego ciała, tak potem przez podróże zrezygnowałam z karnetu na siłownię, ponieważ przez podróże po prostu nie opłacało mi się za tą siłownię płacić, kiedy na nią regularnie nie chodziłam. Z Polski wyprowadziła się też moja koleżanka Renia, z którą chodziłam na siłownię i bardzo za nią tęsknię. I samej już jakoś nie miałam motywacji, zdarza mi się chodzić na jogę, ale wiecie, ona jest taka bardziej na siłę i rozciągnięcie, a nie na palenie kalorii i trochę mi tego brakowało. Czuję się taka zasiedziana od surfingu w Portugalii. W lipcu mam problem z lewym kolanem, że no czasem pójdę sobie na tą jogę, czasem pójdę na jakiś spacer, ale co to są za treningi? No jestem, wiecie, mega młoda, bo mam 22 lata, ale to jest ten wiek, kiedy ja czuję, że wiecie, nie mam WF-u w szkole, nie mam nawet WF-u na studiach przez to, że studiuję zaocznie i po prostu za mało się ruszam. Chcę to zrobić dla swojego zdrowia i takiego i fizycznego i psychicznego, bo to tak się mówi, nie mam czasu, nie mam czasu, wystarczy pół godziny czy 40 minut, a jak sobie przemyślę, ile w ciągu dnia marnuję czasu na przykład scrollowanie TikToka. A tutaj wam się jeszcze pochwalę, jakie piękne kwiaty dostałam od Kuby. Kuba właśnie kilka dni temu mówił mi, że dawno mi nie kupował kwiatów i chciał mi je kupić wczoraj, ale wczoraj go odbierałam z pracy, ponieważ właśnie z racji mojego braku ruchu przyszłam się po prostu po niego do pracy spacerem i Kuba nie chce mi nigdy zdradzić, gdzie kupuje te piękne kwiaty, więc zobaczcie. No koleś husband material. Moje włosy wyglądają okropnie, ale będę je myła jutro rano przed wyjazdem, więc to zignorujmy, bo przyszłam tutaj pokazać wam moją wieczorną pielęgnację. Także u mnie pod prysznicem gości aktualnie ten wielki Cetaphil, którego używam do mycia zarówno twarzy, jak i ciała pod prysznicem. Świetnie on mi się sprawdza, jest taki bardzo delikatny, bezzapachowy i wiadomo, fajne są, wiecie, te wszystkie takie żele perfumowane, ale ja powiem wam, że z czasem odchodzę od tych takich zapachowych substancji w kosmetykach i lubię umyć się czymś takim bardzo neutralnym, więc używam właśnie Cetaphilu do mycia zarówno twarzy, jeżeli akurat nie mam makijażu, jak i ciała. Natomiast jeżeli chodzi o skincare, to tak jak widzicie, wybór mamy dosyć duży, a to jeszcze nie wszystko, ale to są te produkty, które mam akurat otwarte teraz i wybieram sobie każdego dnia coś w zależności od potrzeb mojej skóry. Aktualnie makijaż zmywam tym olejkiem z Bioderm. Tak jak wiecie, mój ulubiony produkt do demakijażu to jest ten taki balsam w tubce, taki olejkowy z Q&A, ale właśnie mam jeszcze jedno jego zapasowe opakowanie, natomiast teraz sobie testuję ten z Biodermy, więc bez sensu mi dwa otwarte opakowania, a jak go skończę, to chcę wykończyć te balsamy do makijażu z Fluffa. Jestem średnią ich fanką, jeżeli chodzi zarówno o ich formę podania, jak i o to jak działają, ale chcę je wykończyć, skoro mam je otwarte, zwłaszcza to fioletowe już się kończy, więc wykończę Biodermę, wykończę to i dopiero wrócę do mojego ulubionego olejku z Q&A. I nawet w takie dni, kiedy nie noszę makijażu, dzisiaj mam akurat tylko jakiś żel na brwiach i korektor pod oczy, pod okiem, to i tak właśnie robię dwufazowy demakijaż, pamiętajcie, to jest bardzo ważne. I w dni, które mam taki cięższy makijaż na twarzy, to później do mycia twarzy używam tego Green Tea Fresh Cleanser, pokazywałam wam go w filmie o tym, jak pozbyłam się trądziku. A w takie dni, kiedy nie noszę makijażu albo noszę takie lekkie jak dzisiaj, to sobie też używam do kompletu tego żelu z Biodermy micelarnego, bardzo lubię te produkty. Czasami później zwilżam twarz tonikiem, zależy się od tego, jakie serum nakładam i co tam dalej na mojej twarzy, ale zazwyczaj używam albo tego z Lancome słynnego, bardzo je lubię, albo tego z Estée Lauder, chyba że moja cera ma jakiś taki gorszy czas jak ostatnio, to wieczorami i też rano używam tego niacinamidu. Nie powiedziałabym, że wiecie, wraca mi trądzik, ale czasami mam takie dni, że naprawdę się boję, że to jest ten dzień, kiedy zaczyna mi wracać trądzik i wtedy ten niacinamid mnie fajnie ratuje. Krem pod oczy to jest zawsze Kiehl's na noc i ostatnio znowu wróciłam też do używania go na dzień. No i krem na noc dostosowuję sobie w zależności od moich upodobań danego dnia, albo używam tych Cetaphili, zwłaszcza na noc tego lipidowego. Mówiłam wam o tym w jednym z ostatnich vlogów i on też jest taki, wiecie, fajny, nieperfumowany, bardzo taki neutralny dla skóry. Albo jak wiem, że następnego dnia będę myła włosy i właśnie moja cera ma jakiegoś czasu, to używam cały czas tego kanabisowego olejku do twarzy z Kiehl's, już w ogóle zobaczcie, mi się kończy. Chyba właśnie mam na niego dzisiaj ochotę, więc sobie go wyjmę. I serum, i dzisiaj idziemy w takie olejki, to niech będzie Estée Lauder. Na usta Lanolina, mój ulubiony produkt na noc na usta. Ale na przykład z kremów do twarzy na noc, słuchajcie, też bardzo się lubię z tym kremem Shiseido, ale widzicie, że mam tutaj też inne produkty, to nie jest tak, że tylko się trzymam tych.
ale jak wy to zrobicie? Przyjedziecie po mnie, czy co? Ile mam czasu? Czy coś wziąć z domu, bo ja chciałam teraz piec chleb bananowy. To tyle z pieczenia chlebka bananowego i mojego self-care wieczoru. Znajomi nas do siebie zaprosili, więc szybko się ogarniam. Naolejowane włosy, no problem. Zrobiłam ulizaną fryzurę, zresztą było to bardzo łatwe przez to, że mam je naolejowane i zrobiłam takiego po prostu kucyka z warkoczem, którego związałam przezroczystą gumeczką. Mam na sobie bluzę z mojej pierwszej kolekcji, dress code Madagaskar i takie duże cargo spodnie śmietankowe chyba ze Stradivariusa i czekam na chłopaków, aż po mnie przyjadą. Zaczynacie nowy tydzień, ale ja właśnie zaczęłam od porannego cardio. By the way, kolejny wyjazd, z którego wracamy z Kubą osobno. Właśnie wróciłam z weekendu, który spędziliśmy razem z Kubą w jego domu rodzinnym. Było naprawdę super, mieliśmy taką fajną rodzinną sobotę i w niedzielę zresztą też. I nawet, słuchajcie, grałam w tenisa, co się idealnie połączyło z moim postanowieniem o tym, żeby się więcej ruszać i stwierdziłam, że wracam do regularnych treningów tenisa. No ale właśnie przyjechałam dzisiaj sama z rana do Warszawy, miałam rezerw wczoraj, ale trochę mi się nie chciało, bo za w sumie chwilę muszę wychodzić i jadę dzisiaj na paznokcie nowe. Moje 4 tygodniowe odrosty już błagają o pomstę do nieba i w ogóle jeden mi się też złamał na tenisie. A Kuba przyjdzie wieczorem, bo właśnie zostaliśmy też docelowo na dzisiaj. Właściwie Kuba został ze względu na odbiór paszportu. Wiecie, kilka wspólnych podróży już za nami, ale zawsze upewniliśmy się, że to są kierunki, po których można się poruszać na dowodzie osobistym. Ja powtarzałam Kubie, że Kuba znajdź swój paszport, bo będąc ze mną, prędzej czy później on na pewno ci się przyda. No i przyszła okazja, żeby paszport się przydał, a paszportu brak, więc musieliśmy jakby anulować stary, wyrobić nowy. Przez to też sobie przełożyliśmy wyjazd, bo mieliśmy jechać dokładnie teraz. Dzisiaj byśmy już wracali z tego wyjazdu, a paszport dopiero dzisiaj jest do odbioru, więc dobrze, że nie ryzykowaliśmy, bo paszporty przychodzą tak 2, 3, 4 tygodnie. Nasz przyszedł po 3, więc ekstra, że już paszport będzie i za 2 tygodnie będziemy mogli ruszać, no, na Bliski Wschód, no bo gdzie indziej. Także kawa, kawa, kawa! I lecę na paznokcie. Tak prezentują się moje paznokcie. Po kilku latach noszenia kwadratów wróciłam już jakiś czas temu do migdałów i tak przy nich zostałam. Kuba też mówi, że mu się bardziej podobają. Właśnie jak zaczęłam chodzić do tego nowego salonu, powiem jak Soul Beauty Bar, w którym robiłam paznokcie przez 3 lata, się zamknął, to tak jakoś, wiecie, szłam od takiej długości praktycznie zerowej i tak już mi odrosły. Mam też zrekonstruowanego paznokcia, który tenis pokonał i zdecydowałam się na takiego baby boomera, na takie naturalne, białe ombre, bardzo mi się podobają. Trochę długo siedziałam, w ogóle zazwyczaj tam jestem krócej, ale też jakaś nowa babeczka mi robiła paznokcie i jestem w ogóle bardzo zadowolona z tego salonu. A tutaj proszę bardzo, niekoloryzowana, szara rzeczywistość. Nie zawsze, słuchajcie, chce mi się gotować, zwłaszcza jak teraz wróciliśmy po weekendzie. Niby mam coś tam w lodówce, ale po prostu mi się nie chciało i miałam ochotę na drwala, bo Kuba już jedę 2 razy, z czego pierwszy raz mu sama kupiłam, a sama nie jadłam i teraz też weekend jadł. Wiecie, zawsze sobie tam wzięłam od niego gryzka, ale sama jeszcze drwala nie jadłam. A teraz, wiecie, ćwiczę, więc te wyrzuty, że to dużo kalorii gdzieś tam w tych ćwiczeniach wypocę. Tylko właśnie sprawdzałam, że w moim najbliższym maku nie było łódeczek z sosem śmietanowym i w żadnym obok też nie. I nie ma jeszcze tego najfajniejszego z rodziną. Będzie dopiero od 15 listopada. No ale zobaczmy, co tu przyszło. Ja ogólnie wiem, że wszyscy co roku świrują na punkcie tego drwala. I ja tego nie do końca rozumiem. Ja powiem wam szczerze, że jestem większą fanką Maestro, czyli tego burgera, który jest chyba dostępny właśnie cały rok poza tym sezonem drwalowym. Drwal jest dla mnie okej, okay, ale no właśnie ten z żurawiną według mnie jest najfajniejszy. I skoro nie ma tych ziemniaczków, ale już w ogóle ślina leci. Powiedziałam zwykłe frytki, ale coś śmietanowe musi być. No i mamy drwala, więc ja go ogólnie lubię. Miałam z nim takie pierwsze niefajne doświadczenie. Jadłam go pierwszy raz kilka lat temu, bo no nie wiem, był jakiś niedobry, ale te ostatnie, co od Kuby jadłam, były mega dobre. Szkoda, że nie ma wege, dla osób wege. No i właśnie czekam na wersję z żurawiną, ale zamówiłam właśnie z tego maka, co ostatnio zamawiałam Kubie i był bardzo dobry, bo wiecie, niby w każdym maku to samo, a mak makowi
nierówny. Dajcie znać, czy wy też czujecie różnicę i czy jedliście już w tym roku drwala. Czy lubicie słodka? W ogóle była też ta akcja z tą babcią, co tam powiedziała, że ją nie stać na drwala i tam ludzie dla niej zebrali 60 tysięcy złotych. Mega cute. No ale faktycznie, to, że taki zestaw kosztuje prawie 4 dychy, to jest sporo. O, wow. Nie mogę tak mocno otwierać buzi, bo dzisiaj, słuchajcie, rano miałam taką, wiecie, zaschniętą buzię po spaniu i ziewałam i po prostu sobie rozrywałam kącik. Nie wiem, jak to się stało pierwszy raz w życiu, tak mam. Ej, dobry. Ale ciągle mi się w ogóle, teraz sorry, mówię z pełną buzią. Ciągle mi się teraz na TikToku wyświetlają przepisy, żeby zrobić samemu w domu drwala. I mam ochotę chyba zrobić Kubie któregoś wieczoru taką niespodziankę. Tak jak mu zrobiłam w dniu, w którym wyszedł drwal, żeby mu zamówiłam tego drwala, bo marudził, żebyśmy pojechali, mówiłam, nie będą kolejki i tak dalej, jak przed pracą temu zamówiłam do domu. That's how you get your ring. Udało mi się przy okazji dzisiaj zrobić jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym wam pochwalić. Mianowicie mam taką listę rzeczy do załatwienia na mieście, która nie jest jakoś terminowa i to jest na przykład, nie wiem, zanieść jakieś spodnie do krawcowej, do zmniejszenia, czy tam do przeszycia guzika, czy jakieś zerwane naszyjniki do jubilera i tak dalej. I te rzeczy leżą tak od kilku miesięcy i rzadko udaje mi się, szczerze mówiąc, coś z tej listy odhaczyć, no trudno. I też jedną z tych rzeczy było odebrać moje doczepiane włosy i dzisiaj na szczęście mi się o tym przypomniało, bo właśnie salon, w którym robię paznokcie, jest obok salonu fryzjerskiego, gdzie przedłużałam włosy, więc cieszę się, że mi się przypomniało i dzisiaj w końcu te włosy odebrałam, bo zwlekałam z tym od paru miesięcy i one tam w salonie leżały od momentu, w którym przestałam przedłużać włosy. Tak jak wiecie, ja włosy przedłużyłam rok temu na Vlogmasach w ogóle i nosiłam te doczepiane włosy jakieś 4-4,5 miesiąca, coś takiego. I często pytacie, co o nich sądzę, czy planuję do nich wracać, czemu je zdjęłam. Przedłużanie włosów ja wspominam dwojako. Przede wszystkim ogromny boost pewności siebie, ten taki komfort noszenia super długich włosów i tak dalej. Ale niestety trochę mała wygoda, ponieważ myślę, że to zależy od ilości włosów, ponieważ ogólnie wszystko było ok. To po prostu ja po czasie stwierdziłam, że to chyba nie jest dla mnie, a przynajmniej nie na mój tryb życia, bowiem ja w ogóle tydzień po założeniu tych włosów już były święta i potem leciałam do Meksyku. Wiecie, w tych temperaturach po prostu przy moich podróżach te włosy się puszyły i tak długie i tak gęste. Włosy są po prostu no bardzo czasochłonne, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ja tego czasu tyle nie miałam na nie, nie chciało mi się tego czasu na te włosy poświęcać, więc to bardziej chodziło o to, że po prostu mi się nie chciało aż z tymi włosami babrać. Mogłabym je skrócić czy trochę z nich część zdjąć, no ale właśnie miałam tyle włosów. Kolejna sprawa to to, że podciąganie takich włosów, czyli zdjęcie, przerobienie tych przyczepów i kolejne założenie trwa bardzo długo, to trwa z 9 godzin. Ja po prostu fizycznie nie mogłam znaleźć tego czasu, żeby po prostu szkoda mi było całego dnia siedzieć w salonie. I kolejna sprawa jest to, że to nie niszczy włosów, jeżeli jest dobrze zrobione, a ja miałam robione taką metodą, że to jakby mi nie niszczyło włosów, to byłam spokojna, ale to jest jednak duże obciążenie dla głowy. To nie jest to naturalne i było mi najzwyczajniej w świecie ciężko na głowie. Na początku bardziej, potem się trochę włosy do tego przyzwyczajają, ale no nie oszukujmy się, to jest po prostu ciężkie. Zastanawiałam się, czy dać im drugą szansę i założyć ich po prostu mniej i krócej i wtedy myślę, że te wszystkie moje problemy by zniknęły. Ale jakoś tak dużo osób zaczęło mnie namawiać do tego, żebym została przy swoich naturalnych włosach, że w tych mi jest najładniej. Więc koniec końców te włosy zdjęłam, były one właśnie trzymane w salonie, za co bardzo dziękuję, ale ja odebrałam i zamierzam po prostu je sprzedać. Jeżeli ktoś by z was był zainteresowany, niech się do mnie odezwie na Instagramie. Tak jak wam mówiłam, te włosy były noszone z 4 miesiące, przedłużane były jakby podciągane raz, więc jakby one były zakładane tylko dwa razy. To jest w tym momencie około 210 gramów włosów najwyższej w ogóle jakości naturalnych o długości 60 chyba centymetrów. Jak ktoś jest zainteresowany, niech do mnie napisze na Insta, to wam wyślę wszystkie szczegóły. I ogólnie, jeżeli wasze włosy są waszym kompleksem, bądź po prostu marzą wam się długie włosy, to ja jak najbardziej polecam tą usługę, te włosy, ten salon, wszystko jakby zostaje, po prostu, wiecie, spróbowałam i stwierdziłam, że jednak to chyba nie jest dla mnie. A ja trochę taka rozwalona wyglądam, jakbym się trochę pospała, bo trochę tak faktycznie było, jakoś strasznie zmarzłam i ten drwal mnie jeszcze tak uśpił. W sumie nie spałam, tylko sobie, wiecie, leżałam i teraz siadam do kompa, bo mam kilka maili, które muszę ogarnąć i potem chcę ogarnąć mieszkanie, rozpakować walizkę po tym powrocie, no i będę czekać na Kubę.